Cześć, mordeczki. Szybkie podsumowanie ostatnich tygodni. Po pierwsze, ruszyła fundacja pod nazwą Vanessa. Po drugie, w skrócie opowiem wam o drugim półfinale 14 edycji Mam Talent. Ruszamy z szybkim konkursem. Szczegóły owego konkursu w trakcie tego odcinka. Zapraszam. Kochani, kochani, oficjalnie ruszyła fundacja pod nazwą Vanessa i już zaczęły się dziać pierwsze cudowne rzeczy. Dzięki pomocy marki L'Oreal oraz hubburger.com zostały przekazane fundacji Hospicjum produkty konopne, które mega pozytywnie wpływają na zdrowie człowieka. Mega, naprawdę, jesteście cudowni, dziękuję wam. Okej. Czas na podsumowanie występu Vanessy podczas drugiego półfinału 14 edycji Mam Talent. Lipi wystąpiła przed kamerami jako piąta i muszę przyznać, z ręką na baterii. Zresztą jak większość fanów, że Vanessa rozwaliła system. I nie mówię tutaj, że była najlepsza czy coś. Mówię, że rozwaliła system. Wiadomo, że każdy ma swoje gusta i upodobania. I mimo, że wszystkie występy były na wysokim poziomie, ale taniec Lipi Wyobraźcie sobie, że niecałe 30 godzin od udostępniania przez TVN Mam Talent występu Vanessy skoczyło prawie 2,5 tyśka polubień i ponad 114 tyśków wyświetleń. Dużo. VIP, zrobiłaś mega show. Było niesamowite. Wiem, co myślicie, że to nie fair. Że to tylko trzecie miejsce, że jury się pomyliło itp. Ale to nie jest ważne, kochani. To jest show. I tu nie ma tak naprawdę wygranych czy przegranych. Szkoda nerwów i hejtu. Najważniejsze, że wam się podobało i wierzcie mi, że jeszcze nie raz Vanessa pokaże swój taniec. Tak. Już nadszedł czas. Czas na pierwszy oficjalny konkurs. Promieniujące pozytywną energią Turbo Oxy mogą być twoje. Podeślij nam na maila swój kilkusekundowy filmik, jak się wyginasz do występu Vanessy Mam Talent w tle. I nieważne, czy nagracie mama, tata, czy też przyjaciele. Ważne, żeby było widać twoją pozytywną energię. A ja wybiorę najciekawszy z nich i wyślę do zwycięzcy te oto okularsy.
Oczywiście batteries not included. Vanessa Power Kujawiak i jej hybryda. I to dzisiaj na tyle. W opisie niżej adres, na który możecie wysyłać nagrania do konkursu. Dajcie znać oczywiście, jak Wam się podobał występ Vanessy w komentarzach. No i jeśli podobał się ten odcinek, łapka w górę. Serducho dla Was. Do zobaczenia już niebawem.